Dzieci w III Rzeszy również zbierały naklejki. Naklejki, które znajdowały się na przykład w płatkach po mlekach albo w paście do zębów. I miały specjalne albumy. Walcz z nami o III Rzeszę. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Dziś będziemy rozmawiać o propagandzie III Rzeszy. Była ona niezwykle subtelna, finezyjna, była również po prostu demoniczna. Zatruwała umysły, skradała dusze i robiła to, co potem doskonale wiemy. Doprowadzała do tego, że system ten doprowadził się potężnych zbrodni. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Fabryka Wnętrz, producent mieszkań gotowych do zamieszkania. Pomyślałem, że najlepszym miejscem do opowiedzenia właśnie o tym, jak ta propaganda wchodziła w ludzkie umysły, jak powodowała, że ci ludzie dostawali gorączki i wierzyli w Führera do ostatnich dni, to najlepszym miejscem do opowiedzenia tej historii będzie replika edukacyjna pociągu Adolfa Hitlera, pociągu Ameryka. Jest to wagon sztabowy, wagon, który bardzo ważny był dla, powiedzmy, bardzo ważny dla Polaków, dlatego że ten pociąg, pociąg Ameryka, był mobilną kwaterą Hitlera w momencie, kiedy III Rzesza zaatakowała Polskę podczas kampanii wrześniowej. I właśnie w tym wagonie padały praktycznie wszystkie zbrodnicze rozkazy dotyczące kampanii wrześniowej i późniejszego okresu okupacji Polski. To właśnie tu Hitler powiedział, że będzie to wojna totalna, wojna na zniszczenie, wojna bez litości. Wehrmacht i niemieckie wojska nie mają prawa okazywać litości. To jest też bardzo ważny wagon, dlatego że w tym wagonie Adolf Hitler spotkał się też ze swoim sojusznikiem, z generałem Franco. I to była pierwsza jego klęska, kiedy Franco nie przystąpił do wojny. W Ondeu, na małej stacji między granicą hiszpańsko-francuską, właśnie Franco do tego wagonu przyszedł, Führer na niego czekał i zaproponował, aby Hiszpania przystąpiła do II wojny światowej. Franco wprost nie odmówił Führerowi. Powiedział, że Hiszpania zmęczona jest wojną domową. Dlatego nie może zająć teraz Gibraltaru. Wtedy Hitler powiedział, niech Franco przepuści dywizję Wehrmachtu przez Hiszpanię. To my zajmiemy Gibraltar. Franco powiedział, że w tym momencie Hiszpania byłaby niezwykle urażona. To byłby policzek, cios w policzek dla hiszpańskiego narodu i hiszpańskiego wojska. Zażądał tak potężnych dostaw, amunicji, żywności i sprzętu, iż III Rzesza nie była ich w stanie spełnić. I to spowodowało, że Hitler odjechał z niesmakiem właśnie wagonem sztabowym. Powiedział potem również do Ribbentropa, że wolałby sobie usunąć 4 ósemki bez znieczulenia, niż jeszcze raz siąść do rozmowy z generałem Franco. Pociąg ten nazywał się pociągiem Ameryka. Taką miał nazwę, kryptonim. Są 3 wersje, dlaczego ten pociąg miał taką nazwę. Pierwsza wersja to, że Hitler służył na pierwszym froncie, w czasie I wojny światowej na froncie zachodnim w małej miejscowości we Francji, która nosiła dźwięczną nazwę Ameryka i stąd sentyment. Druga sytuacja, że oni nazywali je od kontynentów. Na przykład Göring miał pociąg, który nazywał się Azja. A trzecia koncepcja, Hitler uwielbiał Karola Maya i był zafascynowany wyrżnięciem Indian w Ameryce Północnej przez białą rasę, a więc przez tą rasę aryjską. Stąd właśnie nazwał pociąg Ameryka. Ale dla względów propagandowych, kiedy wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym w 1941 roku, potem ten pociąg zmienił nazwę na Brandenburg. Adolf Hitler miał również mieszkanie w Monachium na Prinzregenter Platz. I w tym mieszkaniu miał swój prywatny gabinet, który wyposażyła jego designerka, architektka i dekoratorka wnętrz Gertruda Trost. Ona dobrała tak odpowiednie meble i tak odpowiedni wystrój, że można było tym właśnie dobranym designem manipulować ludźmi, którzy ten gabinet odwiedzili. I odwiedził ten gabinet Neville Chamberlain, premier Wielkiej Brytanii. Dosłownie było to moment po konferencji monachijskiej, kiedy oczywiście Hitlerowi wystawiono praktycznie całą Czechosłowację na pożarcie. Chamberlain przyszedł,
towarzyszył tej rozmowie tylko Paul Schmidt, który był tłumaczem Hitlera, a te mieszkanie Führera znajdowało się między operą a teatrem. Aby człowiek, który szedł do tego mieszkania, miał wrażenie, że Führer, wódz III Rzeszy, mieszka między operą a teatrem. A więc jest to człowiek wrażliwy na sztukę. Na sztukę i na piękno sztuki. W mieszkaniu, w gabinecie, na ścianie wisiała pośmiertna maska Wagnera, wybitnego kompozytora. Były rzeźby Lucchi de Rucoli, czyli takiego sławnego rzeźbiarza renesansu. I na półkach ułożone były książki traktujące o filozofii, o historii sztuki. Ktoś, kto będąc w takim gabinecie, widział to, co jest dookoła, miał nieodparte wrażenie, że człowiek, który w nim zamieszkuje, to człowiek wrażliwy, to człowiek oczytany, to człowiek, który na pewno nie chciałby wojny. I kiedy Chamberlain zapytał Hitlera, Mein Führer, gdyby Czechosłowacja stawiała opór, bo jeszcze nie wiedział, czy będzie stawiała, czy nie, wiadomo, że nie stawiała. Mein Führer, gdyby Czechosłowacja stawiała opór, przyrzeknie mi pan, że nie spuści pan bomb gazowych na Pragę i nie zabije pan kobiet czeskich i dzieci czeskich? Hitler odpowiedział, że spuszczanie bomb gazowych na Pragę i zabijanie kobiet i dzieci napawa go olbrzymim wstrętem. I to, co zobaczył Chamberlain dookoła, było na tyle wymowne, że uwierzył w słowa Adolfa Hitlera. Tak jak dzisiaj młodzież bądź dzieci zbierają na przykład naklejki i wklejają je do albumu o piłkarzach czy powiedzmy Pokemonach, tak dzieci w III Rzeszy również zbierały naklejki. Naklejki, które znajdowały się na przykład w płatkach po mlekach albo w paście do zębów. I miały specjalne albumy Walcz z nami o III Rzeszę. I w tych albumach znajdowały się historyczne opowieści, gdzie w wolne miejsca po prostu takie naklejki wklejały. I oczywiście, wiadomo, że pierwszym prymem, który miał ich dowieść do tego, że ta walka o III Rzeszę jest słuszna, było od razu zdjęcie Führera Adolfa Hitlera, a następnie już miejsca, gdzie po prostu te naklejki można było spokojnie wklejać. I oczywiście pierwszą naklejką był młody Adolf Hitler, który rozpoczął bój o narodowy socjalizm i o wielkie, potężne i wieczne Niemcy. Później na przykład jest rozdział Pucz Monachijski, gdzie można było wkleić naklejki tych, którzy bili się właśnie w Republice Weimarskiej za narodowy socjalizm i tak bezpośrednio do końca zbierało się te różne naklejki. Natomiast ciężko powiedzieć, do kogo należał ten album, jak się to wszystko potoczyło, bo w pewnym momencie album już tych naklejek nie ma. Więc albo ktoś zrezygnował, albo nie wiem, bombardowania sprawiły, że przestało to być wklejane, albo też po prostu być może, choć wątpię, ktoś przestał wierzyć w Adolfa Hitlera III Rzeszę. Ale tak powiedziałem, raczej w tym momencie, jak przeglądam ten album, to bardzo mocno wątpię. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie również o łapce w górę. Piszcie komentarze, na które oczywiście w miarę możliwości i czasu będziemy skrzętnie staraj się odpowiedzieć. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy również na Instagramie. No i jak najbardziej, gdyby ktoś chciał wesprzeć nasze działania, to może na Patronite różne, powiedzmy, kwoty sobie tam wbić. Od 7 do 14 zawsze jakieś ciekawostki za to będziemy pokazywać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku History Hiking. W następnym odcinku opowiem o prawdziwym potworze, komendancie obozu koncentracyjnego Płaszów w Krakowie i o tym, w jak makabryczny sposób spędzał swój wolny czas. Chcielibyśmy Was poinformować o nowym progu, jaki utworzyliśmy na Patronite. Umożliwia on dołączenie do wąskiego grona mecenasów, których nazwiska znajdują się w kapsule czasu. Depozyt umieścimy w Pałacu Jedlinka w Jedlinie Zdroju. Dziękujemy wszystkim patronom, którzy wspierają nasz kanał. Naszymi mecenasami są Kamil Bobowski, Luka Bobrowski, Marcin Bocian, Marzena Bodzionny, Wojtek Boryna, Grzegorz Bosak, Marcin Bugajski, Amelia Bourbon, Wojciech Byrski, Michał Chmielczak, Artur Chojecki, Adam Ciesielski, Karolina Ćwiklińska, Dorota Dojozi, Michał Dura, Anna Dylewska, Michał Folga, Tomasz Gidyna, Remigiusz Golanowski, Michał Górski, Krzysztof Hasse, Krzysztof Jaworski, Przemek Jędrzejewski, Mirosław Kanak, Radosław Karwiński, Robert Kęsy,
Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Jacek Łapiński, Maciej Lemański, Norbert Mądrzak, Wojciech Marciniak, Mieszko Maślanka, Bob Mich, Michał Miłoń, Paweł Mojżeszek, Jarko Motocyklem, Mieszko Musiał, Martyna Nowiccy, Aleksander Olejniczak, Artur Oleszek, Mateusz Pasterniak, Janusz Patora, Piotr Pomieczański, Piotr Przonda, Marta Rodziewicz, Roger Rogowski, Marcin Rutkowski, Damian Ślęp, Mariusz Słyszewski, Tomasz Stachowiak, Mateusz Stanisławski, Adam Sulich, Marcin Sztec, Dan T.T., Łukasz Waśko, Michał Wojton, Piotr Woźniak, Arleta Zalewska. Dziękujemy.